Does it get easier? No, no. Yes, yes, yes. It gets easier. Cześć. A więc słuchajcie, przyjechaliśmy do Powidza na wypoczyn. Znaczy dokładnie do Giewiartowa, do Powidza. Ale jesteśmy któryś dzień i wszystko już zwiedziliśmy sobie i postanowiliśmy jechać do Skarzęcina, tak? Tak. No i po drodze mamy taki sobie właśnie fajny urbex. Stoi wiatrak stary, drewniany. Bardzo, bardzo fajny. Jest to droga między Powidzem a Skorzęcinem. Jest tu plac, zaraz pokażę, do zabaw, huśtawki. Jest toj-toj. Jest tablica informacyjna, jest woda, jest śmietnik. Wszystko jest w ogóle otwarte. Tak po prostu. Może być pięknie w Polsce, prawda? No mi się wydaje, że może, nie? Że jest. Teraz pokażę wam więcej, nie? To jest tego miejsca. Więc przechodzę, o proszę. Tu macie kosz, ławeczkę. Tu jest nasz pies Alex. Tu macie tablicę informacyjną. Tam jest toj-toj. Tu macie wodę, o. Delikatnie, żeby nie zachlapać sobie. Jest. Jest taka wiatka drewniana i tam, jak mówiłem, są huśtawki, zjeżdżalnie, ławeczka. Lecimy dalej, słuchajcie, tutaj. I tutaj mamy punkt kulminacyjny, który wiatrak. Tak wygląda. No i teraz do niego wejdziemy. A więc do góry mamy takie schodki drewniane. Idziemy. O, super, słuchajcie. Są narzędzia. No i teraz wejdziemy jeszcze wyżej. Po schodach idziemy jeszcze wyżej. Może tam będzie okno, może jakieś fajne. O, ale tu jest, słuchajcie, wielkie koło. Ale maszynerię mieli i to jest drewniane, patrzcie. Nie mieści mi się w obiektywie, takie jest wielkie. To koło. Pradziadowie mieli głowy, co? Pradziadowie nasi mieli głowy, nie? Mieli głowy. Tu mamy widok, tam Aluś na słońcu, zaraz go przemieszczymy chyba do cienia, trochę pochlapię go wodą. Tam no, stoi nasza fura, słuchajcie. Kia z 2020 roku. Ale było garażowane, jest ok. Zapierdala, słuchajcie, jak trzeba. I to tutaj tak, tutaj tu jestem z góry, tam mówię ten widok tutaj. Zajdę teraz jeszcze od drugiej strony.
Tam jeszcze raz widok na Huśtawki, proszę. Zejdę z drugiej strony, zobaczymy sobie od przodu wiatrak, z dołu. Ale mi coś łazi po nodze, Boże! A, i tu mamy teren w koło, czyli zobaczcie, tutaj szczere pola, czyli tu żyto uprawiali, żyto i tu mielili w tym. Teraz stoją wiatraki tam dalej, no, ale wiecie jakie. Tu jest teren obok. Proszę, proszę, macie tutaj wiatrak, naprawdę fajny, zadbany, nawet ma tutaj alarm, widzę. W całej okazałości, jadę do góry. Ale jeszcze raz na dół. Mało teraz takich zadbanych wiatraków, słuchajcie, naprawdę, to jest coś. Dziękujemy Wam bardzo, jeżeli oglądaliście. O, tu jeszcze placyk może. A teraz się zchilloutujemy. Pa, pa.